Cześć, witajcie serdecznie 27 czerwca na porannej analizie technicznej. Na początku oczywiście szybciutkie ogłoszonko. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do grupy naszej. Nauczycie się tutaj analizy technicznej, dobrego tradowania, a również są sygnały i inne fajne rzeczy tutaj. Więc lecimy sobie do Bitcoina. Więc tak, dzisiaj Wam przedstawię takie scenariusze, może dwa, może trzy na Bitcoina. W terminie, powiedzmy sobie tak, średnioterminowym, prawda? Czyli nie będziemy się dzisiaj skupiać lokalnie, chociaż też zajrzymy lokalnie co u Bitcoina. Natomiast bardziej tutaj przedstawię Wam scenariusze, jakie ja bym tutaj widział na Bitcoinie. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą można byłoby przyjąć na Bitcoinie, to jest to, że tutaj zaczęliśmy pięciofalowy ruch w dół, prawda? To jest czwórka i to, co się tutaj zaczęło, jest piątą falą. Czy ona się już skończyła, ta piąta fala? Nie wiadomo tak naprawdę, tak? Możliwe, że dopiero się zaczęła i zobaczymy tutaj kolejne jakieś 5 fal na Bitcoinie, prawda? A być może już się to zakończyło i teraz jedziemy, że tak powiem, po korektę. To, co tutaj jest, to, co tutaj obserwujemy od właściwie 19 maja, czyli już kawałek czasu, może to być podwójna korekta horyzontalna, tak? Czyli tutaj możemy sobie postawić price boxa i mamy tą podwójną korektę, 7 impulsów, jest wszystko ok. Natomiast ta korekta równie dobrze może się przerodzić w 11, tak? Czyli w potrójną korektę, czyli dostajemy 8, tutaj gdzieś dostajemy 9, 10, 11, prawda? I to też może być. Są wakacje, więc mogą to wydłużyć w czasie i dostaniemy jeszcze potrójną korektę horyzontalną, czyli tutaj będzie 11 impulsów w bok, tak? Więc tutaj, no, tak naprawdę do końca jeszcze nic nie wiadomo. Natomiast skupmy się na tym, jeżeli to jest koniec, jeżeli to byłby koniec naszej piątej fali, prawda, czyli ten dołek, no to powinniśmy teraz zrobić korektę w górę, tak? Korektę, która odreagowałaby, no taka typowa, takie typowe odreagowanie, prawda? Czyli tutaj powinniśmy zrobić jakieś duże A, B i duże C, prawda? I jak wysoko to będzie, to będziemy mierzyć już, jak się coś takiego utworzy, czyli tutaj wybije to 42 tysiące, to wtedy będziemy to sobie mierzyć. Natomiast może to być, tak? Czyli do 50, powiedzmy 3 tysięcy, może troszkę wyżej, może troszkę niżej, no tutaj nie jestem w stanie Wam powiedzieć ile, kiedy i czy w ogóle, prawda? Natomiast jest taki scenariusz, że to był koniec piątej fali i dostajemy korektę teraz ABC. No i co po takiej korekcie ABC może się wydarzyć? Jak myślicie? Oczywiście dalsze spadki, prawda? Czyli dostajemy znowu pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą falę. I te dalsze spadki i to wszystko, co by się tutaj wydarzyło, byłoby traktowane jak jedno wielkie A, B i C, prawda? Czyli tutaj byśmy mieli dużą korektę ABC, czyli tak zwaną BESSE, na kryptowalutach. Tak rynek działa. Natomiast czy możemy dostać nowe ATH? Nie bardzo. Nie bardzo, bo to się nie układałoby w całość, tak? To by się nie układało w całość, więc no tutaj ja ATH osobiście nie przewiduję. Przewiduję raczej tą piątą falę, czy to będzie głębsza ta piąta fala, czy ona już się zakończyła. W każdym razie po tej piątej fali duża korekta, która odreagowuje całe te spadki, prawda? I potem kolejna kontynuacja spadków w dół. Więc tak by to wyglądało, myślę, na Bitcoinie. Pamiętajcie, że jeszcze może się to wydłużyć w czasie i zrobimy tutaj 11 fal. No i w zasadzie takie są scenariusze moje na Bitcoina. Natomiast bardziej lokalnie zobaczmy sobie teraz może na godzinówkach, co tu się dzieje. Co tu się dzieje na godzinówkach. Więc tak. Tak jak Wam mówiłem we wcześniejszym wideo, chciałbym tutaj korektę ABC, prawda? To się nie wydarzyło. Zdarza się, czyli tutaj ABC, chociaż to ABC jeszcze może być rozłożone. ABC, chociaż byłoby to... Nie, dopóki tutaj nie przekroczymy, zaraz sobie zobaczę.
Dopóki tutaj nie przekroczymy 37, a nawet 37600, no to jest dalej możliwe, że rozwija nam się korekta tutaj po prostu dla tego impulsu ABC, prawda? Czyli tutaj dostajemy impuls A, B i tutaj mogłoby być C. I z tego miejsca kolejna fala w dół. Też mogłoby tak być. Czyli tutaj byśmy mieli pięciofalową korektę w górę. Czyli tu była taka... Nie, no w sumie trzeba było to zaliczyć na raz, dwa, trzy. Trójfalowa korekta w górę, trójfalowa w dół i trzy fale teraz w górę, ale do tego poziomu, do którego Wam pokazałem, żeby to nie przekroczyło. Natomiast równie dobrze, to już mogło być A, B, C i teraz zaczynamy trzecią falę spadkową, prawda? Więc równie dobrze może tak być. Wiem, że to jest kilka scenariuszy, natomiast trzeba wszystko brać pod uwagę, żeby później ewentualnie zajmować pozycje i te scenariusze tutaj dopuszczać do prowadzenia pozycji. Tak bardziej lokalnie, zmierzmy sobie. Więc tutaj mamy prawidłową reakcję. Szkoda, że mnie tu nie było, bo bym sobie szybkiego shorta odpalił. Troszkę za późno wstałem. Więc tutaj bym sobie jakiegoś shortcika szybkiego odpalił na to szybkie odreagowanie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, gdzie teraz mógłby dojść impuls, żeby można było przyshortować. No na pewno long można byłoby po wybiciu tej strefy robić. Natomiast shorta. Natomiast kolejnego shorta ja sobie spróbuję zająć tutaj. Tak? Czyli tutaj będzie mój short, tak bardziej lokalnie. Te rejony ze stop lossem oczywiście. Więc bardziej lokalnie, no musimy tutaj, tak, powiem tak, wyjaśni nam się wszystko, jeżeli tutaj przebijemy tą linię trendu, czyli to przebijemy, to będzie raczej pięciofalowy ruch w dół, natomiast tutaj musimy przebić te 30, ile tam ja mówiłem, 36, 37650. Jeżeli tutaj przebijemy to, no to raczej możemy liczyć na jakieś wzrosty, tak? Czyli tutaj była końcówka piątej fali i robi nam się duże ABC, tak? Duże ABC w górę, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, prawda? I tutaj to duże ABC mogłoby dojść do 55-52 tysięcy. Więc takie plany na Bitcoina. Oczywiście rozgrywać będziemy dalej, longi, shorty, w każdą stronę właściwie tutaj nie ma znaczenia, natomiast pozycje spot, no będziemy się zastanawiać jeszcze nad pozycjami spot, jeszcze będziemy się zastanawiać nad tym, natomiast cały czas powtarzam, że nasze zakupy, takie spotowe, duże, będą tutaj na poziomie 24,19, tak, czyli nawet jeśli teraz dostaniemy to duże ABC, które odreaguje te wszystkie spadki, to i tak później dostaniemy kolejne spadki w okolice te, które tam wyznaczaliśmy. Więc tak czy tak, jak będzie, czy będzie tak czy tak, i tak ta cena raczej zaliczy nam te poziomy 26-19. Nie obstawiam raczej tutaj, nie przewiduję, żeby wybiło nowe ATH. Jeżeli wybije, ok, fajnie, czyli będzie tutaj, no właściwie nie będziemy wiedzieć, z czym mieliśmy tutaj do czynienia, można byłoby tylko wtedy powiedzieć, że mieliśmy korektę zwykłą ABC. Tutaj jeszcze w ramach tej korekty jakaś korekta, tak jak mówię, podwójna lub potrójna i jedziemy dalej po szczyt. Natomiast no nie wygląda to tak, żeby to tak miało być, ponieważ ta korekta jest zbyt tutaj rozłożona w czasie, to raz, a dwa, zbyt skomplikowana jak na zwykłą korektę w trendzie wzrostowym ABC, ok? Więc tutaj nie przewiduję nowego ATH, przewiduję raczej odreagowanie, czyli ABC i kolejne 5 fal w dół, żeby stworzyło się nam duże ABC.
Dziękuję za uwagę. Miłej niedzieli Wam życzę wszystkim, udanych trajdów i do usłyszenia. Hej.